We wtorek 27 maja w Centrum Kultury w Pieszycach odbył się wykład w ramach 15 prezentacji oświatowych pod hasłem Sowiogórskie podróże małe i duże. Zajmujemy się ogólnie rzecz biorąc kulturowością naszego tutaj rejonu ziemi dzierżoniowskiej. W ramach prezentacji organizowane już były warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Organizujemy również szereg konkursów dla dzieci przedszkolnych, dla dzieci uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Natomiast sam finał projektu planujemy na wrzesień tego roku. Celem warsztatów jest wykorzystanie położenia gminy w aspekcie edukacyjnym i wychowawczym, jak również pokazanie walorów turystycznych gór Sowich. Przybliżają te warsztaty, taki jest nasz cel. Sprawy związane z kulturowością, z regionalizmem. Chcemy powiedzieć o tym, jak wiele narodowości zamieszkuje te nasze tereny i chcemy przybliżyć, generalnie rzecz biorąc, obyczajowość tych właśnie narodowości tutaj mieszkających. A oprócz tego bardzo istotna rola jest taka, że nauczyciele będą mogli wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatów w czasie zajęć z uczniami. Spotkanie i wykład dotyczyły przede wszystkim dziedzictwa kulturowego mieszkańców Pieszyc i ziemi dzierżoniowskiej. To jest też ciekawa inicjatywa, dlatego że w ramach 15 prezentacji oświatowych prędzej mieliśmy spotkania z nauczycielami. Były warsztaty dla nauczycieli klas 1-3 przedszkola i klas starszych. I między innymi tam staraliśmy się ukazać, jak włączać te treści związane z dziedzictwem kulturowym do procesu dydaktycznego i jak kształtować tożsamość młodego człowieka, tak by się czuł związany z tym regionem. Jak się okazało, jednym z najciekawszych elementów naszego regionu jest jego wielokulturowość, o czym dzisiaj już mało kto pamięta. Na tych terenach znaleźli się ludzie o bardzo różnej prominencji, o różnej narodowości. Nie tylko Polacy, którzy też oczywiście się różnili, bo przybyli z tak zwanych Kresów czy z Zabuga, przybyli z Rumunii, czyli chociażby Piława, prawda, i z Pojana Mikuli, z Bukowiny Rumuńskiej, ale przybyli tutaj też Grecy, Macedończycy, no i ta społeczność żydowska, która w momencie, gdy na te tereny zostały wyzwolone i ta społeczność, która była tutaj w obozach, została i przez pewien czas tworzyła największe skupisko społeczności żydowskiej w Polsce. To jest rzecz niezwykła, ale ta mieszanka, zostali Niemcy, znaleźli się Polacy, byli oczywiście Rosjanie, no bo władza nowa, która tutaj też przez pewien czas funkcjonowała, radziecka, byli Grecy, Macedończycy, napłynęli Cyganie, nawet znalazłem rodziny karaimskie, więc ta mieszanka wielokulturowa, przez długi czas jak mieszkałem, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że to jest taki polski tygiel i w skali Polski czy w skali nawet Europy jest to rzecz absolutnie unikatowa. Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, nauczyciele oraz władze powiatu dzierżoniowskiego od 2000 roku uczestniczą w prezentacjach oświatowych. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem projektu była gmina Pieszyce, a patronat honorowy nad projektem objął dolnośląski kurator oświaty.